Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest, co zrobić, gdy całka nie jest po dx. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru i coś do pisania. Moi drodzy, rozpoczynamy. Odpowiemy dzisiaj w tym filmie na pytanie, co zrobić, kiedy spotkacie całkę, która nie jest po dx. Może to pytanie dla niektórych wydaje się śmieszne lub też banalne, natomiast dla wielu jest to dosyć taka patowa sytuacja. Podamy przykład. Ogólnie, moi drodzy, sytuacja jest taka, że każda Wasza całka, weźmy taki sobie po prostu wstępny przykład, jest liczona po dx. To dx nie jest tam bez sensu tylko po to, żeby je przepisywać, tylko ono oznacza też między innymi, po czym tę całkę liczymy. Ponieważ mamy tutaj dx, to tę całkę liczymy pod względem x, patrząc na x. Jeżeli x nie ma, to znaczy, że wszystko inne, co nie jest x, traktujemy jako stałą. No i w tym przypadku, ponieważ jest dx, to całka z x do pierwszej to jest po prostu x kwadrat przez 2 dodać c. Co by się stało, gdybyśmy mieli całkę z y po dx? Moi drodzy, całka dalej jest po dx, a mamy y, nie mamy x, to znaczy, że y traktujemy jako stałą. Ten sposób myślenia jest bardzo istotny, ponieważ jeżeli wejdziecie w rachunek funkcji wielozmiennych, tam będziecie musieli zwracać uwagę, po czym całkujecie, po czym liczycie pochodną, a resztę traktujecie jako stałą. Dlatego im prędzej jakby sobie to wyobrazicie, tym po prostu lepiej dla Was. Jeżeli tutaj w takim razie jest y, a nie x, ja y, jak każdą stałą, mogę wyłączyć przez całkę i zostaje mi całka tak naprawdę z jedynki, a całka z jedynki wiemy, że po dx to jest x dodać c. Wygląda to osobliwie, ale tak jest. Wyobraźmy sobie teraz całkę z x po dz. Na przykład, wiedząc, że z nie zależy od x, bo nie będziemy bawić się tutaj w rachunek funkcji uwikłanych, no cóż, liczę całkę po z, a nie po x, czyli x jest moją stałą, mogę ją wyłączyć przed całkę i tu zostaje mi jedyneczka. Czyli tak naprawdę mam x, ale stop. Jeżeli ja liczę całkę z jedynki po dz, to nie jej wynikiem nie jest x, tylko z. Czyli to jest x razy z dodać c. Weźmy sobie coś może bardziej interesującego. Wyobraźmy sobie sinus b po dA. Wygląda to bardzo dziwnie. I teraz tak, to jest razem, czyli sinus b jest razem i dA jest razem. I teraz liczymy całkę po a, bo mamy dA, a nasz tutaj sinus zależy od b. Czyli sinus b jest dla mnie stałą i tu zostaje mi 1 dA, prawda? I co? Sinus b dalej jest stałą, bo liczę po dA. Czyli całka z jedynki po dA to jest po prostu a plus c. I teraz zwróćcie uwagę a propos wzorów na całki. Jak mamy całkę na przykład z 1 przez c dc, no to nie jest logarytm z x, tylko to jest logarytm z c plus duże c. Ok? Chodzi o to, żebyście umieli się bawić w tym świecie literek, jeżeli chodzi o wzory także, ponieważ w matematyce tutaj zawsze niby jest doprecyzowane coś, ale potrafi w tej głowie namieszać. Weźmy sobie jeszcze taki ciekawy przykład tego typu. X plus Y plus 1 po DY. O co chodzi? Zobaczcie tutaj, że mamy i X i Y, ale całkę liczymy po Y. To znaczy, że X jest stałą i jedynka jest stałą. No to jak to policzyć? No tu jest x stałą, czyli stałą przypisuję i całka z jedynki to będzie y plus y do pierwszej, liczę po y, czyli to będzie z mojego wzoru na jakby y do n tej, czyli y do kwadratu przez 2 plus całka z jedynki po y to jest po prostu y plus c. I teraz, moi drodzy, jest to poprawne, bo gdybyśmy chcieli policzyć pochodną po y, bo liczymy po tym, po czym całkowaliśmy, to faktycznie pochodna z tego wyjdzie x, pochodna z tego to wyjdzie y i pochodna z tego to wyjdzie
1. Jest to trochę mieszające w momencie, kiedy jesteście wśród rachunku funkcji jednej zmiennej, a liczycie takie rzeczy. Natomiast, tak jak mówię, warto sobie to ćwiczyć już w tym momencie, bo zdarzają się takie sytuacje, kiedy na przykład wykładowca zamienia nam literki, bądź też na przykład właśnie ma całkę, liczymy, nie wiem, z do kwadratu dz, czy nawet liczymy t do kwadratu dt. To już bardziej znamy, bo to jest w metodzie podstawiania, ale im więcej różnych literek, tym jakby nam się to wszystko bardziej miesza. Dlatego bądźmy jakby elastyczni i starajmy sobie zawsze wyobrazić. To tutaj pokazuje, po czym liczymy całkę. Resztę literek jest stałą. I tu na tym, moi drodzy, zakończymy odpowiadanie na to pytanie. Co zrobić? Powiedzieliśmy przed chwilą, podaliśmy dużo przykładów. Jeżeli macie dalsze pytania do tego tematu, zapraszamy do kontaktu mailowego. Ja zachęcam do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, do wsparcia. Szczegóły w opisie, moi drodzy, i słyszymy się w następnym filmie.